Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was ponownie w Dark and Darker. Jesteśmy tym razem naszym barbarzyńcą, level 45 i pokażę wam mój sposób na pozyskiwanie dużej ilości golda. W tym przypadku jestem na high rollerze, ale możecie wejść też na zwykły tryb, tylko po prostu mniej zyskacie tam przedmiotów na sprzedaż. Moi drodzy, wchodzimy do gry i mamy skilla takiego pasywkę Crush. Dzięki temu możemy na strzała zdejmować skrzynki, nie musimy ich otwierać i zbieramy po prostu przedmioty i lecimy dalej. Daje nam to o wiele więcej czasu na wszystko i pozwala też na ucieczkę przed różnymi mobami, bo możemy po prostu nie otwierać powolutku drzwi, tylko je jednym ciosem rozwalić. Po drugie, wchodzimy z takim podstawowym lootem szarym, więc nic tutaj ciekawego nie mamy, poza bronią. Broń sobie dobieracie pod własne predyspozycje, ważne, żeby była na tyle mocna, żeby rozwalić taką skrzynię na jedno uderzenie, bo nie wszystkie rozwalają. No i biegniemy po prostu, zbieramy niebieskie i lepsze przedmioty ze skrzynek. To co możemy nakładamy po prostu na siebie. I zbieramy dalej, aż będziemy mieli pełny ekwipunek. Jeżeli macie pełny ekwipunek, nawet takich średnich rzeczy, bo nie ma tu niestety nic fioletowego, nie przytrafiło mi się, to po prostu czekamy, aż się otworzy jakiekolwiek przejście, schody, lina, cokolwiek, albo idziecie na środek mapy i tam co jakieś 2-3 minuty jeździ winda i może was wynieść wcześniej z mapy, jeżeli dążycie tam wejść albo jesteście po prostu na start bardzo blisko. Ja sobie tu zwyczajnie czekam na otwarcie tych schodów. Brama się otwiera, wychodzimy. Najczęściej dzieje się to po pierwszym trzęsieniu ziemi, akurat na tej mapie. Wyjdźmy sobie, za to dostajecie oczywiście punkty w rankingu, który dzisiaj się rozpoczął. Tutaj możecie zobaczyć leaderboard i zyskujecie po prostu punkciki i możecie iść dalej w rankingu, dalej. Dobra, 20 golda odłożyłem już do naszego stasza. U kolekcjonera sprzedajemy oczywiście... Nie tak. Kolekcjonera sprzedajemy oczywiście wszystko, co jest takie drogocenne. 65 golda, czyli już 85, a resztę rzeczy spróbujmy wystawić na marketplace. Teraz pokażę wam, jaki jest mój sposób na sprzedaż rzeczy na marketplace i pewnie każdy to tak robi, bo inaczej to po prostu nie ma co. Nie wszystkie rzeczy opłaca się wrzucać tutaj, oczywiście, większość się nie opłaca nawet. Na pewno wszystkie fioletowe. Fioletowe schodzą bardzo ładnie, czasem trzeba chwilę dłużej poczekać, ale ostatnio sprzedał mi się naszyjnik taki dosyć fajny, fioletowy, za 2000, a widziałem, że chodziło nawet po 3, więc warto, naprawdę. No i liczymy na to podczas tych wypadów, że wypadną nam fioletowe przedmioty albo jakieś po prostu potężne niebieskie. Ja wiem na przykład, że te double axe ładnie się sprzedają, więc sprawdzamy sobie double axe, view market, wpisujemy tutaj double axe, proszę bardzo, rarity rzadkie, pyk, i mamy, najtańszy jest za 80, a jakie posiada nasz statystyki dodatkowe, czyli te na niebiesko, plus 2 additional weapon damage. Okej, to jest już coś dobrego, bo tu sobie bierzemy additional weapon damage, klikamy search i już taki jest warty 95. I to jest z jednym punkcikiem, a nasz ma 2 punkciki, czyli już jest lepszy niż ten. Tutaj jest kolejny za stówkę już taki jak nasz, tylko ma coś innego. My mamy regular interaction speed, no to jest mniej więcej to samo. To ja bym go wystawił za jakieś 99 niech będzie. I myślę, że się sprzeda. 15 golda oczywiście płacimy za prowizję sprzedaży, powiedzmy wstawienia, nie sprzedaży, tylko wstawienia na sam rynek. Ale tak czy siak inaczej, bardziej się to opłaca niż sprzedaż u handlarza. A żeby nie być gołosłownym, to zaraz wam to pokażę. Wstawmy sobie jeden topór tutaj. Wejdźmy do merchantów, armorer. I wstawmy drugi topór tutaj. 48, tak czy siak trochę więcej dostajemy. Nie jest to jakaś duża przebitka, ale przebitki zaczynają się przy fioletowych przedmiotach i lepszych. No i sprawdzamy sobie kolejny przedmiot. Aperon jakiś. Pewnie to będzie tanie, bo jest...
To tak wygląda na słabe po prostu, chociaż ma całkiem niezłe statystyki dodatkowe. Tak, 30 golda. Zobaczmy sobie jeszcze z tymi statystykami, może coś to zmieni. Psychical Power i Armor Rating. No niestety, nie bardzo. 45 golda, myślę, że podobnie będzie u zwykłego sklepikarza. Sprawdźmy sobie. Jeżeli coś nie jest warte nawet stówy, od 80 golda myślę, że warto takie przedmioty jako tako wystawiać, jeżeli chcecie zarobić chociaż te 30-40 golda więcej niż u sklepikarza. Zobaczmy sobie, ile tutaj kosztuje. 24, no właśnie, takie taniutkie rzeczy. Dobra, sprawdźmy coś jeszcze. Tutaj mamy taki za 89 najtańszy z max healthem plus 4, ale nasz ma plus 6, więc 95 golda. To wystawmy za 90 i też coś tam zarobimy. Kolejny mieczyk, Crystal Sword, max health bonus plus 1,5%, więc tutaj takie są po stówce, no to sobie za 99 wystawimy. I już mamy ostatni slot, niestety tutaj na sprzedaż, więc dopiero jak się sprzedają jakieś rzeczy, to wtedy możemy wstawić kolejne, więc sprawdźmy sobie tego staffa. On jest z Magical Penetration, Magical Damage Bonus, więc tylko to go ratuje, bo dzięki temu kosztuje jakieś 90 golda. Wstawię go za 89 i może się sprzeda, albo nawet za 85. Niech po prostu zejdzie. No a resztę, moi drodzy, możecie sobie posprawdzać, ale ja z doświadczenia wiem, że te rzeczy nie będą zbyt dobre. Więc sprzedamy je sobie po prostu u sklepikarza. Czyli tak, tam mieliśmy 85 golda łącznie, tak, z tych rzeczy u kolekcjonera plus złoto. Sprzedajmy sobie to wszystko. Tu mamy kolejne 180, czyli 265. Plus rzeczy, które wystawiliśmy. No to na czysto tak mielibyśmy 300 golda. Sprzedając tamte rzeczy też u sklepikarzy normalnie. Ale jeżeli się sprzedadzą na marketplace, to będziemy mieli ile? 100, 200, 300, 400 jeszcze dodatkowo. No tak więc 500 golda powiedzmy wtedy byśmy mieli. Czyli na czysto byśmy wyszli z 400 golda. Tak, bo wejście nas kosztuje 100. Myślę, że się opłaca, bardzo szybki run. Weszliśmy i tyle. Sprzedałem też oczywiście rzeczy, które miałem na sobie, które założyłem. A teraz wchodzę w Merchanta Squire i nakładam na siebie podstawowy zestaw przedmiotów. I tak oto znowu wychodzę na wyprawę, która trwała jakieś 7 minut. Myślę, że to jest dobry sposób, a jeszcze lepszy jak dropnie wam coś fioletowego, dlatego możecie robić to też na zwykłych mapach, ale ja szczerze bardziej polecam te high rollery, bo jest wielka szansa i to naprawdę na każdym wypadzie wypadało mi jakiś fioletowy przedmiot. Teraz akurat mi się nie przyfarciło, ale warto, bo dzisiaj rano miałem około 2000 golda, a po trzech wyprawach już mam prawie 8. Więc myślę, że sposób jest całkiem ciekawy. Przetestujcie i dajcie znać, czy wam się też sprawdził u siebie na barbarzyńcy. Bez barbarzyńcy też da się to robić oczywiście, tylko jest to o wiele wolniejsze. No, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!